Witam, Tomek Groblica, boxing.pl. Ze mną jest Maciej Sulencki, który na gali Polsat Boxing Night rozprawił się w świetnym stylu z Grześkiem Proksą. Maciek, tak już na spokojnie, emocje już pewnie ci troszkę upadły. Jakie pierwsze przemyślenia po walce? Na pewno wielka radość, wielkie szczęście, no bo na pewno wygrana na Grześkiem Proksą jeszcze czasem i to w takim stylu wywinduje mnie gdzieś naprawdę bardzo wysoko. Mam nadzieję, że w końcu się pojawią jakieś bardzo ciekawe walki, ciekawe trofea i czekam na takie walki, a przemyślenia myślę, że na to poczekajmy, muszę obejrzeć tą walkę, widziałem, że też popełniłem troszeczkę błędów, ale też wiem, że dobrze rozegrałem tą walkę taktycznie. Na przemyślenia będzie czas, na razie chcę się cieszyć zwycięstwem. Powiedz mi, czy czułeś w którymkolwiek momencie, że Proksa ci zagraża? Nie, ani razu nie poczułem, że Grześk jest, może mi zagrozić. Jedynie nie ukrywam, że dostałem w szóstej rundzie taki cios w klinczu, że złapał mnie na dół, poczułem, zatkało mnie, ale wiedziałem, że też nie jest takie coś, że żebym czuł się bardzo mocno zagrożony. No i tyle. Sądziłem, że Grześk jest coś silniejszy. Przyjąłem jeden cios taki czysty na szczękę, nie zamroczyło mnie i tyle. Mówisz, że w szóstej rundzie przyjąłeś cios, a chyba, o ile się nie mylę, w piątej był taki moment przed gongiem, zaraz jak Grzesiek złapał cię w narożniku. Tam chyba coś do ciebie nawet powiedział po gongu. Na dół chyba to było, tak. No właśnie, i też, czyli według ciebie to były takie dwa momenty tylko i wyłącznie? Tak. Możliwe, tak. To było możliwe piąta runda, coś tam zaczął bełkotać, mówił coś. Ale na szybko doszedłem do siebie. No mówię, to tylko były te dwa momenty, kiedy dostałem ciosy na dół i te ciosy rzeczywiście to były jedyne ciosy, które odczułem i w żadnym innym momencie nie czułem zagrożenia z jego strony. Teraz była walka w catchweight. Wracasz normalnie do swojej naturalnej wagi w następnej walce? Wydaje mi się, że powrócę do kategorii średniej. Bez problemu osiągnę ten limit kategorii średniej. Tą dietą, którą teraz mam, nie będzie to najmniejszej różnicy. Myślałem, że nie osiągnę nawet 74 kg, ponieważ w sierpniu już ważyłem 85 kg. Jak sobie myślałem, że będę musiał zrzucać te 11 kg, to wszystko się za głowę złapałem, ale jednak ta waga zeszła szybciutko, ile to 2 miesiące, 2,5. Miałem dobrego dietetyka, dobra dieta, poświęcenie. I można robić wszystko, wystarczy chcieć. Maciek, na koniec, widzę, co ukrywasz. To ci się stało na walce, ta kontuzja ręki? Czy kontuzja ręki? Nie będę się gadał. No, mówię, że jestem zdrowy, przed walką już nie zostajmy. Okay. Dziękuję ci za rozmowę i życzę powodzenia w następnej walce. Dzięki.